SAS – odważni wygrywają. Sir Archibald David Stirling, urodzony 15 listopada 1915 roku, był szkockim posiadaczem ziemskim oraz pułkownikiem armii brytyjskiej. Studiował w Trinity College na Uniwersytecie Cambridge. Podczas II wojny światowej służył w siłach specjalnych, a od czerwca 1940 roku był oficerem w 8th Commando. W styczniu, pod koniec wojny w 1943 roku, został schwytany przez Niemców i do końca wojny przebywał w obozach jenieckich. Po wojnie zajął się biznesem. Na krótko przed śmiercią w 1990 roku otrzymał z rąk Elżbiety II rycerstwo. W lipcu 1941 roku założył i potem dowodził Special Air Service w Afryce Północnej. Samodzielnie, ruszajcie, jazda! Ty się nadajesz? SAS to elitarna jednostka specjalnego przeznaczenia British Army, która stanowi trzon sił specjalnych współczesnych brytyjskich sił zbrojnych. Początkowo jej głównym zadaniem było przeprowadzanie ataków dywersyjnych za liniami wroga w trakcie działań w Afryce Północnej. Brytyjczycy są cenionymi konsultantami w swej dziedzinie, czego jednym z powodów jest olbrzymi zapas doświadczeń i intensywne wszechstronne szkolenie. Myślę, że nikomu nie trzeba przypominać, czym jest baza Hereford. Baza Hereford jako mapa w Rainbow Six Siege w zasadzie od samego początku gry charakteryzowała się poza tym, że była dosyć skomplikowaną miejscówką, również bardzo ciekawym historycznym zacięciem. Baza Hereford to teren szkoleniowy pierwszej i najbardziej charakterystycznej jednostki do walki z terrorem. To właśnie tutaj agenci SAS uczą się swojego zawodu pomiędzy celami z dykty, workami z piaskiem, zwojami drutu kolczastego i innymi przeszkodami. W grze natomiast jednostkę SAS reprezentują czterej operatorzy: Mute, Sledge, Smoke oraz Thatcher. Mute, którego unikalna umiejętność pozwala blokować drony i wszelkie urządzenia elektroniczne. Sledge, który ze swoim wielkim młotem potrafi robić dziury w przejściach nieumocnionych. Smoke, posiadający granaty, które potrafią przeciwnika udusić, oraz Thatcher, który sprawia, że wszystkie wrogie urządzenia elektroniczne zostają wyłączone. Otoczenie jest bezwzględne, wrogie, przytłaczające. Połknie cię i wypluje. Zastanawialiście się jednak, jakie szkolenie trzeba przejść, aby stać się takim Sledge'em, aby stać się takim Mute'em, Thatcherem bądź też Smoke'em? Zastanawialiście się kiedyś, jaką tężyzną fizyczną, jakie szkolenie musieli przejść członkowie SAS, którzy brali na przykład udział w operacji Nimrod, którą kiedyś opisywałem na swoim kanale, operacji Nimrod, która to polegała na odbiciu zakładników w ambasadzie Iranu w Londynie w maju 1980 roku. Nabór do SAS to wyjątkowe doświadczenie. Podczas wyczerpujących testów 25 cywilów sprawdzi, czy nadają się do tej służby. Nie szukamy najsprawniejszych, szukamy najsilniejszych psychicznie. SAS odważni wygrywają. Premiera we wtorek 12 września na Polsat Viasat Explore. Trailer, który przed chwilą zobaczyliście, to zwiastun drugiej serii bardzo popularnego programu SAS odważni wygrywają. Programu, którego już od 12 września będziecie mogli oglądać na platformie Polsat Viasat Explore. 12 września, czyli wtorek od godziny 22. Jeżeli dysponujecie na przykład platformą IPLA w telefonie, to będziecie mogli obejrzeć sobie ten program w pakiecie Wiedza i News. Emitowany jest cały drugi sezon, który składa się z 5 odcinków, a nie mówię wam o tym bez powodu, ponieważ część z nich miałem okazję i miałem przyjemność obejrzeć, dlatego mówię wam, naprawdę warto sobie zerknąć na to, w jakich sposób i w jakich warunkach przede wszystkim 25 rekrutów, zwykłych cywilów, są poddawani takiemu samemu stresowi i takim samym zadaniom, jakimi są poddawani normalni rekruci SAS, którzy chcą dołączyć do tej elitarnej jednostki. Głównym instruktorem jest pan Ant Middleton, urodzony w Portsmouth, który został wychowany we Francji i on, słuchajcie, dołączył do tzw. Special Boat Service, czyli SBS, w 2008 roku i spędził tam 4 lata. Zaufajcie mi, ten pan zna się na tym, co robi, a te wszystkie rzeczy, które rekruci muszą zrobić, aby zyskać uznanie w jego oczach i wyjść zwycięsko z całego programu, są naprawdę dosyć interesujące.
No bo co tak naprawdę trzeba zrobić i czym trzeba się wyróżnić, aby faktycznie dostąpić tego zaszczytu? Wszyscy członkowie brytyjskiej armii mogą przystąpić do selekcji do jednostek specjalnych, ale historycznie tak naprawdę to tylko kandydaci ze służbą w siłach powietrzno-desantowych byli kiedyś najchętniej widziani w szeregach SAS. Co ważne, wszyscy instruktorzy znajdują się w czynnej służbie SAS, a selekcja odbywa się 2 razy w roku, w zimę oraz w lato. Ogólnikowo rzecz biorąc, sama selekcja trwa 5 tygodni i z reguły przystępuje do niej około 200 kandydatów. Te testy fizyczne wstępne dzielą się w zasadzie na 2 części. Testy sprawnościowe PFT, czyli Personal Fitness Test, oraz CFT, czyli Combat Fitness Test. Następnie wszyscy rekruci, którzy przeszli te 2 pierwsze testy, mają do pokonania horrendalnej długości marsze w określonym czasie, gdzie z dnia na dzień intensywność rośnie. W kulminacyjnym momencie może ona, słuchajcie, wynosić nawet 64 km z pełnym ekwipunkiem i te 64 km na przejście ich macie tylko 20 godzin. Nie wiem, czy wy byście sobie z tym poradzili. Ja myślę, że mimo mojej tężyzny fizycznej jednak nie podołałbym temu zadaniu. Szkolenia, jakie muszą przejść wszyscy marzący o takiej służbie, słuchajcie, są najtrudniejsze i jedne z najniebezpieczniejszych na świecie. Wystarczy tylko, słuchajcie, wspomnieć, że podczas ćwiczeń, chociażby w szturmowaniu zamkniętych i niewielkich pomieszczeń, tak jak przy bazie Hereford, rekruci nie używają ślepaków, ale zawsze jest to prawdziwa, ostra broń. Instruktorzy tłumaczą to tym, że zwiększone ryzyko w trakcie treningów przekłada się później na doskonałe efekty. Nawiązując jeszcze na chwilę do tego niesamowicie wyczerpującego marszobiegu 64-kilometrowej górskiej trasy w 20 godzin, były sytuacje, w których kandydaci do SAS po prostu zmarli z wycieńczenia. Warto dodać, że byli to naprawdę mężczyźni zaprawieni w boju, a w przeszłości wypadki śmiertelne zdarzały się głównie zimą, która w górach jest oczywiście szczególnie zdradliwa. Co więcej, nawet rodzina jednego ze zmarłych mówiła wprost o pogwałceniu praw człowieka, a konkretnie o pogwałceniu prawa do życia. Po tej fazie przychodzi kolej, słuchajcie, na dżunglę. Na dżunglę, gdzie kandydaci uczą się nawigacji, formacji patrolowych, poruszania oraz przede wszystkim technik przetrwania w buszu. Finałowy test to tygodniowe przetrwanie polegające na ucieczce i opuszczeniu rejonu. I co najciekawsze, kandydaci, poza tym, że zbierani są w patrole, niosą ze sobą tylko puszkę z podstawowymi narzędziami oraz wyposażeni są w mundury z okresu II wojny światowej. Ostatnia faza, słuchajcie, to tak zwane RTI, czyli Resistance to Interrogation, które to trwa 36 godzin i jest to po prostu odporność na przesłuchanie, tak by można było to sobie wytłumaczyć. Jeżeli chcecie mieć pogląd, jak ciężkie są to testy, to w zasadzie z reguły fazę górską kończy od 15 do 20% kandydatów. Spośród 200 ochotników mniej więcej w ciągu kilku dni zostaje 30. Ta szczęśliwa 30 jest później przydzielana do zespołów operacyjnych. To wszystko, o czym wam teraz powiedziałem, będziecie mogli zobaczyć mniej bądź też bardziej zaawansowanie właśnie w SAS Odważni Wygrywają sezonie drugim, który już wspominałem, będzie emitowany od 12 września. I ja sam miałem przez chwilkę taki pomysł, że może kiedyś on się ziści, wsadzić paru youtuberów ze mną na czele, FPS-owych, poddać nas takim stresogennym testom, które będą opierały się nie tylko i wyłącznie na tężyźnie fizycznej, kondycji i odporności, ale także na wszelkiego rodzaju treningu mentalnym i tym, co mamy w głowie, bo nie można o tym zapominać, szczególnie w sytuacjach kryzysowych, a takimi głównie oczywiście zajmują się jednostki takie jak SAS. Także moi drodzy, mam nadzieję, że materiał się wam spodobał. Pamiętajcie, Kromka gadrać nigdy was nie zdradzi, zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania, dajcie mi znać, które teoretycznie zadań, jakimi są poddawani rekruci, byłoby dla was najcięższe. Czy może byłoby to kwestia tego 60-kilometrowego biegu? Może byłaby to kwestia psychiki? Może byłoby to kwestia mentalna? Dajcie mi znać, czego wy byście się po prostu najbardziej obawiali. A teraz do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.